Dzień dobry kochani, witam was w sobotę. Ja bardzo po domowemu dzisiaj leginsy, zwykły t-shirt, z włosami nic nie robiłam, tylko wysuszyłam. Makijaż jakiś tam nałożyłam, żeby po prostu czuć się lepiej i wyglądać lepiej, nie ukrywam. Tutaj mam nastawiony już rosół, dlatego że u nas w domu coś chyba się zaczyna, w sensie jakieś przeziębienie u Nadusi pociąga noskiem, więc no zobaczymy, będziemy obserwować, ale też już inhalator tutaj, o, wymyty, czyściutki, bo już działał oczywiście. No i rosół na przeziębienie to myślę jest najlepsze co może być. Tak, najlepsze. I kochani, jak mi upłynął poranek, bo mamy godzinę 11, oczywiście ogrom działania, trochę pracy, sprzątanie, musiałam ogarnąć łazienkę, musiałam odkurzyć. U mnie odkurzanie to jest codzienne must have. Po prostu ja mam wrażenie, że już ten odkurzacz do rąk mi przyrósł, ale no strasznie się jakoś tak bałagani, brudzi, nie wiem. No pewnie może też dlatego, że teraz pranie jest suszone w domu, no tak, na pewno. Kaloryfery zaczęły, wiecie, grzać i kurz i to wszystko, no niestety. Także dzień w dzień, kochani, odkurzanie. Oczywiście w końcu też znalazłam moment, żeby zjeść śniadanie, wypiłam sobie pyszną taką zimową herbatę, no i działamy dalej. I kochani, jutro w niedzielę, tak, tak, bardzo dziwny termin, ale no niestety nie mogłyśmy się z moją panią Asią zgrać gdzieś te soboty, bo z reguły właśnie w soboty jeżdżę na brwi, bo tego nie powiedziałam, ale coś te soboty ostatnio po prostu miałyśmy obie tak zajęte, że nie dało rady. I ja dzisiaj te pierwsze pół dnia mam luźne, ale po południu już niestety nie, więc musiałyśmy umówić termin na niedzielę, więc jutro jadę w końcu okiełznać moje brwi. One może w kamerze nie wyglądają tragicznie, bo ja sobie je, wiecie, tak podkreślam, żeby ten kształt był w miarę, ale uwierzcie mi, że już po prostu narosło mi ich mnóstwo. Ja sobie je tak troszeczkę skubię tam, gdzie widzę, ale staram się za bardzo w nie nie ingerować, żeby niczego tutaj nie popsuć, no bo pani Asia nad nimi pracowała u mnie naprawdę długo, zresztą obie pracowałyśmy nad nimi, więc szkoda by było. No, także kochani, w niedzielę brwi, w poniedziałek paznokcie, już też nawet nie wiem, kiedy to minęło, bo cały czas mi się moje paznokcie podobają, to jest ten taki odcień mlecznej czekolady, ale już jest termin, tak więc w poniedziałek jadę, nie mam pojęcia, na jaki odcień się zdecyduję, w ogóle nie mam pomysłu, bo mówię, no ten mi się tak podoba, także zobaczymy, więc trochę będę nad sobą teraz pracowała, trochę czasu sobie poświęcę i też już na początek grudnia umówiłam się do mojej Ani fryzjerki, bo no moje włosy, często mi piszecie, co używam, jakiej farby i tak dalej, kochani, nie wiem, Ania zawsze miesza farby i ja jeżdżę tak średnio dwa razy do roku do fryzjera. Częściej nie widzę takiej potrzeby, no i już, no mówię, kamera jest bardzo łaskawa, ale powiem wam szczerze, i siwe włosy, i odrost, to wszystko już jest mega widoczne, więc w grudniu, początek grudnia to będzie też mój czas u fryzjera. Przypuszczam, że troszkę podetniemy końcówki, bo też tak raz w roku, właśnie na jednej z wizyt podcinamy końcówki i wtedy jest super. No i tak, kochani, takie plany, takie życie, tak to wygląda. I ja tutaj przyniosłam, ponieważ wykonywałam makijaż i tak nie skojarzyłam, czy ja mówiłam wam o tym produkcie, czy nie mówiłam, ale chyba właśnie nie. Taka mega polecajka ode mnie, to jest, moi drodzy, tusz do rzęs Eveline Volume Celebrities. Mam nadzieję, że dobrze to powiedziałam. Cudowny tusz, dodający objętości, ale moim zdaniem też pięknie wydłuża rzęsy. Ja mam go w każdym filmie na oku, więc możecie to zobaczyć od jakiegoś już czasu i powiem wam, że on im bardziej przeschnie, tym jest lepszy. On się nie odznacza, on się nie kruszy, nie osypuje. Generalnie w ogóle tusze Eveline, ja postaram się wam go oczywiście podlinkować, generalnie tusze z Eveline bardzo dobrze się u mnie sprawdzają, ale teraz, tym razem, skusiłam się na tusz marki Essence, ale jak przyjdzie, to wam pokażę, bo zrobiłam, słuchajcie, wczoraj takie potężne, no potężne, może przesadziłam, no ale spore zamówienie w drogerii DM internetowo. Super, bo tam od 199 zł jest darmowa dostawa. Ja po prostu pojęcia nie mam, gdzie jest najbliższy DM, gdzie mogłabym się wybrać stacjonarnie, w sensie wiem, że jest we Wrocławiu, ale nie wiem gdzie, tam gdzie jeżdżę, w te rejony po prostu go nie ma, więc ja nie będę po Wrocławiu absolutnie błądzić tylko po to, żeby zrobić zakupy w DM-ie.
Tutaj proszę bardzo, 200 zł dostawa do domu, a to jest nie problem teraz w tych czasach 200 zł osiągnąć. No, także jak mi to zamówienie przyjdzie, to ja Wam pokażę. I kochani, tak, 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 zamówiłam już też kalendarz adwentowy. Ja nie miałam kalendarza adwentowego kilka ładnych lat. Miałam kalendarz dla siebie raz w życiu z Sephory, był tragiczny, chyba na kanale odpakowywałam go z Wami, to nie był taki typowy vlogmas, ale po kilka okienek odpakowywałam. Hejka! Jak się czujesz? Lepiej? Super. No to to był taki właśnie mały niewypał, natomiast teraz skusiłam się na inny. Z tego co widzę, nikt go jeszcze tutaj na polskim YouTube nie otwierał, więc mam nadzieję, że to będzie takie coś nowego. Więc słuchajcie, mam nadzieję, że to będzie takie coś innego. No zobaczymy i polecam Wam sprawdzać ceny, porównywać ceny kalendarzy przede wszystkim teraz, no bo to na to jest teraz największy popyt. Bo kochani, wyobraźcie sobie, że u producenta, czyli właśnie firma, która wypuściła ten kalendarz, tak? Na ich stronie internetowej on był prawie 50 zł droższy niż na Zalando, więc byłam mega, mega w szoku. I oczywiście zamówiłam na Zalando, zaoszczędziłam 5 dych, to nie jest mało moim zdaniem. Także oczywiście jak już nadejdzie grudzień, to nie omieszkam w pierwszym vlogmasie Wam pokazać, bo tak, kochani, planuję robić vlogmas. Nie bez przyczyny wdrożyłam się w to codzienne nagrywanie właśnie od października. No bo naprawdę chcę stworzyć taki fajny vlogmas 24 dni. Nie planuję go jakoś specjalnie, dlatego że, no wiecie, jakby ozdoby, to wszystko my mamy, to co mamy. Ja tutaj też nie szaleję, nie kupuję, wiecie z jakiej przyczyny. Nie planujemy też żadnego wyjazdu, może coś się urodzi po drodze, nie wiemy tego. Na ten moment jest totalnie, wiecie, tak jak ma być, życie będzie toczyło się swoim torem. Zobaczymy, ale właśnie chciałabym, oho, kto to tutaj idzie, ale chciałabym właśnie ten vlogmas nagrywać i dla panienki też jakiś kalendarz trzeba, tak, ogarnąć. Panienka jeszcze się zastanawia, bo tak, Tomek i przyjaciele ci się podoba i chcesz go na pewno? No okej, okay, no to zobaczymy. Panie, taki pociąg bałwan. Pociąg bałwan jest? To będzie kolekcja pociągów, tak? Super. Czyli jak widzicie, schodzimy z psiego patrolu, tak? W tym roku nie chcesz, już jeden miałaś, ale jest też nowa edycja, ale nie masz ochoty, tak? Nie ma problemu. No, także zobaczymy, ja jeszcze się z tym wstrzymuję, bo u dziecka to jest tak, że może się coś ewentualnie zmienić. Dobrze, kończymy, bo mama gada i gada, prawda? Nie kończymy? A co byś jeszcze chciała powiedzieć swoim widzom? Ja już wszystko powiedziałam. No wszystko, co chciałam, to powiedziałam. To za chwilę się odezwiemy, ok? Tutaj się troszkę zmieniło, ponieważ zniknęła świeca, ta różowa z IKEA, ona była tak brzydka, tak tu nie pasowała, ale dobrze, wypalona, więc super. I teraz jeśli chodzi o też takie inne świece, właśnie prócz Yankee Candle, bo naprawdę zużywam wszystko to, co mam, taką oto odpaliłam wczoraj. To jest świeca przeznaczona też do masażu ciała. Ma taki cytrusowy, dość ładny zapach, ale nie jest jakoś mocno wyczuwalny w pomieszczeniu. Natomiast zobaczcie, knot był przycięty tak jak należy, tak jak producent zalecił, 0,7 cm. A i spójrzcie, jak ona nierówno się wypala. Nie wiem, o co chodzi, także przypuszczam, że sporo tej świecy się zmarnuje. Nie próbowałam jej, przyznam szczerze, do masażu, bo jakoś tak nie jestem przekonana. Natomiast wypalam. I będzie z głowy. Tutaj też już pożegnałam wosk. Zużyłam jeden wosk z Janki, który miałam. Także no mówię Wam, działam w tym temacie, bo już też mam ochotę, wiecie, na coś nowego. Ale najpierw trzeba zużyć to, co zalega, zdecydowanie. Zaraz będę napełniać moją stację parową wodą i ja Wam mówiłam ostatnio, że w Castoramie lubię kupować wodę demineralizowaną w takich 5-litrowych butlach. Niestety ostatnio jak byłam, to zabrakło, nie było. I kochani, znalazłam ją w Dino, 1,2 litry taka butelka ma. Wygodniej na pewno się będzie nalewać, ale mniej opłacalny był to zdecydowanie zakup. Zapłaciłam więcej za 4 takie butelki niż za to właśnie 5 litrów. W Castoramie, ale nic, nalewamy, ważne, że w ogóle ją kupiłam, ale powiem Wam szczerze, że naprawdę w sklepach nie ma.
nie ma czegoś takiego. W takich, wiecie, Lidlach, Biedronkach, o takie mi chodzi, do których najczęściej zaglądamy. No więc takie problemy, kochani. Naduś, opowiedz wszystkim, w co my będziemy grały? W memory. W memory. A wiecie, to dla was ciekawostka i dla Nadusi pewnie też, bo te memory dostałaś od babci, prawda? Babci Gosi. Tak, a wiesz, że to były moje memory, jak byłam mała? One mają tyle lat. Bardzo dużo. 150. 150 lat mają. No dobrze, dobrze, że jeszcze takie są w miarę w fajnym stanie, prawda? I nawet żadnego nie brakuje. Chyba udawało mi się dbać o zabawki, co? A potem jak skończymy te memory, to pokaż, to będziemy miały takie oczywiście owsi. Tak? Nasze klimaty, co Nadusiu? Tak. Super. A teraz tu przed nami to dopiero... 17. 17? Ja myślę, że więcej. To są takie memory z psim patrolem. 17. Ale tu spędzimy na pewno dłuższy czas. Co, Nadziu? Wieki. Wieki. Gramy. Obiad zjedzony. Rosół wjechał, także można coś słodkiego teraz przekąsić. No i przypomniało mi się, że przecież mam makaroniki w lodówce. Nie wiem, jakim cudem jeszcze ich nie otworzyliśmy. Także... biorę. Naprawdę polecam wam je serdecznie. Są w Lidlu, kochani. Chyba się na ten skuszę. Albo pistacjowy. Dobra, pomyślę. Ale się u nas pięknie wypogodziło, chociaż myślałam, że cały dzień dzisiaj będzie szaroburo i ponuro. W ogóle też deszcze zapowiadali na dziś. Ale jednak, zobaczcie, pięknie jest. A ja jeszcze, kochani, przychodzę z taką mega polecajką, o której dawno nie mówiłam. To znaczy mówiłam w momencie, kiedy zakupiłam to masełko, ale pamiętam przed laty, ja po prostu uwielbiałam. Uwielbiałam właśnie Alverde masło do stóp. Jeszcze lata temu było w takiej pomarańczowej wersji. Potem troszkę skład tutaj zmienili, opakowanie również. Natomiast masełko zostało nadal tak fajne, nadal tak porządnie nawilżające. Więc działanie totalnie się nie zmieniło. I powiem wam szczerze, to jest naprawdę coś cudownego. Ja już zużyłam wszystkie kremy, które mi zalegały właśnie do stóp czy do rąk, które niekoniecznie do rąk się sprawdziły, a do stóp jak najbardziej. No i czas na wielki powrót. Kocham, kocham i jeszcze raz kocham. Podlinkuję wam to masło. Teraz możecie już kupić no właśnie w DM-ie poprzez polską stronę. Fajnie, cieszę się bardzo z DM-ów w Polsce. To jest jednak skarbnica takich perełek. Tak więc, kochani, polecajka. No ja się bardzo cieszę, że już mogę go używać. Oczywiście nadaję do was z łóżka, bo obok łóżka to masło mam zawsze na noc, nakładam na stopy. Dobrze, moi drodzy, i tym akcentem będę się z wami żegnać. Dziękuję wam pięknie za dziś. Dziękuję, że spędziliście ze mną swój czas. Koniecznie napiszcie mi, jak aktualnie używacie tusz do rzęs. Czy się sprawdza, czy też nie, czy możecie polecić. No i co do stóp polecacie? Też jestem bardzo ciekawa. I dajcie znać, czy też już rozglądacie się za kalendarzem adwentowym dla siebie. Tak, dla siebie, moje drogie. Co wpadło wam w oko? Czy się zdecydujecie, czy też nie? Jestem szalenie ciekawa. Tymczasem ściskam was, buziaki wam ślę i do zobaczenia w kolejnych filmach.